Witam serdecznie wszystkich, z tej strony Mateusz Domański. Dzisiaj odcinek, o który również prosiliście, chcieliście jakieś informacje na temat Next.jsa, więc dzisiaj poznamy sobie Next.jsa. Tylko tutaj uwaga, będzie to mega uproszczone, nie będziemy się tutaj zagłębiać mocno w temat. Będziemy mniej więcej pokazywać tylko takie zapoznanie z biblioteką, tak jak ma to w tej serii, ponieważ Next jest dosyć. Potężnym frameworkiem. Jest on dosyć rozbudowany, i bardzo dużo materiału by musiało być. No i ten film musiałby być tak naprawdę parogodzinny, przynajmniej, a można by było z tego tak naprawdę uzbierać materiał na taki krótki kurs. Dla osób, które Posługuję się Reactem, myślę, że Next nie jest jakimś tajemniczym stwierdzeniem. Dla osób, które nie, nie są jeszcze w tym ekosystemie Reacta i chciałyby coś usłyszeć na ten temat, no to tak jak mamy tutaj na widoku, jest to framework Reacta i co nam daje Next? Next nam daje bardzo dużo rzeczy, jak widać, już na starcie. Zero config, tak na przykład czyli mamy kompilację, bandlowanie, optymizację pod produkcję już na starcie. Warto tutaj dołożyć, że tak naprawdę routing, na przykład React Router, możemy o tym już zapomnieć, nie będziemy tego potrzebować. Mamy wbudowany CSS support, chociaż tym raczej większych problemów nigdy nikt nie miał z Reacta, aczkolwiek jest. Optymalizacja obrazków i to co najważniejsze, mamy też server-site rendering, czyli mamy ren pre, takie prerenderowanie naszej strony na serwerze. Czyli przy pierwszym, tak jakby kolu, osoba, która na froncie oczekuje strony, nie musi pobrać tej aplikacji. Ta aplikacja nie musi się załadować. Tak? To jest taki znany. Problem z SEO, który był w Reakcie, czy w innych frameworkach, na przykład w Vue, że najpierw musieliśmy załadować ten skrypt, ten skrypt nam zbudował całą aplikację. Tutaj jest tak, że mamy prerenderowaną naszą stronę i backend wysyła nam gotowego HTML-a i przesyła go do klienta i mamy tak jakby już pierwszy widok naszej strony, taki statyczny HTML dopiero później jest dosyłany ten plik javascriptowy, który buduje naszą aplikację żeby była już w pełni taka interaktywna oraz mamy jeszcze static site generator czyli możemy budować naszą stronę w Reakcie, i na podstawie tych danych, które mamy nawet jak potrzebujemy jakichś danych z API no to w tym momencie przy budowaniu naszej strony, ta aplikacja pobiera po prostu te dane z tego API i na podstawie tego buduje nam całą aplikację. Te statyczne strony od razu są wypełnione danymi, więc klient, który wchodzi na naszą stronę, ma od razu tą stronę z danymi. Nie czeka już na wykonanie tego strzału do API, bo to robimy my podczas budowy. Klient dostaje tak naprawdę gotowe już. HTML. No i tutaj te server-side rendering czy static-side generator powoduje, że lepsze mamy pod względem SEO nasze strony, ponieważ te dane już są wysyłane z serwera tak naprawdę. Oraz oczywiście przy static-side generatorze tą stronę dostajemy już pełną z danymi, mamy ją zbudowaną, więc tak naprawdę to jest najszybszy moment, jeżeli nie mamy strony z takimi dynamicznie zmieniającymi się danymi. Czyli, na przykład, dodamy w tym momencie POSTA i ten POST od razu jest widoczny. Czyli, mamy jakiegoś bloga. To często ludzie wykorzystują na przykład Gatsby'ego, a tu możemy spokojnie z Nexta też wykorzystać i uzyskamy sobie ten sam efekt. No ale dobra, nie będziemy tu przedłużać. Myślę, że najważniejsze, żebyśmy zobaczyli jak to mniej więcej działa dla osób, które znają Reakta nie będzie większy problem, dla osób, które nie znają Reacta może być, aczkolwiek może to będzie was, dla Was zachęta, żeby poznać Reacta i zagłębić się w ten system Reakta i Nexta, później jednocześnie, tak więc lecimy do terminala i stworzymy sobie naszą aplikację. W terminalu wywołujemy sobie polecenie npx, czyli wywołanie skryptu create react nie react, przepraszam, next app. I nazwiemy sobie tutaj Server Site Samuraj. I budujemy teraz tą aplikację. Jak się oczywiście tu zbuduje, wracam do was. OK, aplikacja się zbudowała. No i teraz mamy jak w normalnym Reactie sugestie, czyli przejście przy, pole, przy użyciu polecenia CD Server Site Samurai, żebyśmy weszli do tego serwera, czyli do tego folderu z aplikacją Server Site Samurai. No i polecenie tutaj z jarna skorzystamy yarn dev oczywiście jeżeli ktoś nie ma jarna to tego jarna należy sobie zainstalować jak ktoś nie ma noda to też tutaj oczywiście trzeba wspomnieć że nie zainstalujemy tego więc node i yarn tutaj w tym momencie jest przynajmniej tak jak oglądamy jest potrzebny oczywiście da się radę też bez jarna ale ja tutaj też to pomijam odpalam Jarn dev w tym momencie startuje nam nasz serwer i możemy sobie go już sprawdzić w przeglądarce. To co w przeglądarce mamy, zamiast kręcącego się logo Reacta, mamy tu Welcome to Next.js, czyli pokazane, że nasza strona działa na Nextie. Żeby wystartować, wystarczy edytować pages/index.js. Mamy tu jakieś linki do dokumentacji, do nauki, do przykładów i do deploya. My oczywiście tego nie będziemy się tutaj tak robić, wy oczywiście zapoznajcie się, jeżeli nie znacie Nexta, a my przejdziemy sobie od razu do edytora kodu i sprawdzimy sobie, jak to edytować. Ok, jak wygląda struktura projektu w Nextie? Mamy standardowy jakiś git, ignore, mamy pakiet JSON, w którym jak widać jest tu bardzo niewiele tych dependencji zawartych. Mamy jakieś tu readme, można sobie też poczytać. Generalnie nie ma tu za wiele, jest to takie tylko wystartowane, wystartowanie. I teraz tak, mamy folder, style. Mamy tutaj ogólne, takie globalne style, które są zaimportowane i klasycznie. I mamy tu te wbudowane właśnie moduły CSS-owe, czyli jak widać, mamy tutaj postylowane te standardowe rzeczy, które są, i tu my. Tego nie będziemy korzystać, mamy folder public, czyli tutaj mamy wszystkie takie, można powiedzieć, static assety, które wykorzystujemy na stronie, faviconka plus tutaj jak logo Vercel. Najważniejszy folder, który w tym momencie nas interesuje to pages. są sobie ominiemy i next tu mamy całą tą, wszystko co ten next sobie robi po prostu mamy tutaj w tym folderze, też nie będziemy tutaj omawiać tego wszystkiego. Ale najważniejsze to jest pages i w pages możemy zauważyć plik index.js, app.js i folder API, gdzie mamy plik hello.js. Jak to wszystko tutaj działa? Tutaj właśnie dlatego Next jest frameworkiem, czystym frameworkiem. Bardzo często jest tak, że ludzie nazywają czasami Reacta biblioteką, czasami frameworkiem. Dla mnie React jest bardziej biblioteką, ponieważ jako bibliotekę z niej korzystamy z tego Reacta, nam nic nie narzuca, jeżeli chodzi o to, jak mamy z tą biblioteką pracować. Next jest dla mnie właśnie typowym frameworkiem, ponieważ ta struktura już tutaj ma znaczenie. A jak ma znaczenie? Jeżeli wchodzimy sobie do rauta naszego, jak widzieliśmy, na localhost czysty, to tak jakbyśmy wchodzili tutaj w ten Pages. I teraz ten slash bez niczego to tak byśmy wchodzili do index.js, czyli jeżeli, zobaczcie, zrobimy sobie tutaj nowy plik, o teraz zrobimy sobie w api, w pages zrobimy sobie nowy plik i na przykład nazwiemy go sobie about me.js to skoro ten pages to jest tak jakby localhost 3000 slash to ten about me będzie localhost 3000 slash about me, tak? Zaraz sobie to sprawdzimy. Zrobimy sobie export function. Jeszcze default sobie tutaj dopiszemy. About me. Tworzymy sobie tutaj komponent. Bardzo prosty na razie. Zrobimy sobie tylko return. I w tym returnie zrobimy sobie na przykład h1 i wpiszemy sobie. Informacje o mnie. I zobaczcie, zapisujemy tylko tyle. Bardzo prosty tutaj komponent, nie mamy tutaj praktycznie nic. I teraz przejdziemy sobie do przeglądarki. Tutaj wyjdziemy na chwilę z pełnego ekranu i wpiszemy sobie About Me. I zobaczcie, wchodzimy tam About Me i mamy tutaj od razu wejście w informacje o mnie. Czyli zobaczcie ten routing od razu na serwerze, jak nam świetnie działa. Nie musimy nic tu robić, tylko zachowujemy tą strukturę. Czyli to jest tak jakby ktoś pisał w dotnecie i ma właśnie taką strukturę MVC i po strukturze tej MVC możemy sobie... Odnaleźć te rauty i jak to działa. I tu mamy taką samą sytuację, czyli budujemy odpowiednio komponenty, budujemy odpowiednio tutaj sobie całą tą strukturę, tak, żeby to odpowiadało tutaj tym endpointami. I ktoś by mógł powiedzieć: No dobra, no ale co teraz, sadzimy sobie wszystkie tutaj te pliki i będziemy tak mieli? Nie. Możemy sobie zrobić teraz w Pages nowy folder i w nowym folderze. Zrobimy sobie na przykład memes. Zrobimy sobie taki tutaj endpoint. I teraz to jest localhost 3000 slash memes. I żeby do tego wejść bez dodatkowej informacji, znowu robimy sobie index.js, tak? Czyli znowu sobie zrobię export default function. Memes, zreturnuję sobie tutaj h1 i wpiszemy sobie memy. Zapisuję i zobaczcie, wracamy do przeglądarki. W przeglądarce wpiszę sobie memes i wchodzę sobie teraz do tego endpointu, czyli do tego pliku memy. Czyli widzicie tutaj mamy by default można powiedzieć routing ten serwerowy i działa to naprawdę fajnie intuicyjnie. Nie ma z tym problemu i myślę, że widzicie już to na pierwszy rzut oka. Oczywiście to jest teraz routing serwerowy i jakbyśmy mieli jakieś dane w kontekście, to nam to nie działa, więc to musimy zaimplementować sobie normalnie, tak jak zawsze i ten routing wykonać sobie na froncie, żeby te dane były przechowywane. Ale tu nie ma tego problemu właśnie, że jak na lokal hoście wejdę sobie pod jakiś adres to, że tu jest jakiś problem z routingiem, tak jak na react router musimy zrobić na przykład jakiś hash router, żeby nam strona zadziałała. Tu nam wszystko pięknie, ładnie działa i to naprawdę jest na plus. Kolejnym krokiem, który można by było iść tym tropem, to jeżeli mamy teraz te memy, i w tych memach chcielibyśmy jakiś jeden mem konkretny To żeby to zrobić, zobaczcie w tym folderze znowu Czyli robimy memes slash Znowu coś tak Tylko, że teraz tak naprawdę możemy mieć różne Czasami mamy na przykład numery 1, 2, 3, 4 Mamy czasami jakieś tam No różne te elementy mają różne nazwy Więc jak to możemy zrealizować tutaj przy tym takiej strukturze Owijamy sobie Nazwę tutaj tego pliku w nawiasy kwadratowe, i ta nazwa też ma znaczenie. To później sobie pokażemy, że ta nazwa, którą ma, mamy tutaj, ma znaczenie. I nazywamy sobie na przykład tutaj już ID, czyli na przykład będziemy mieć ID i id.js. I taki oto plik będzie nam sugerował, że po slashu podajemy sobie ID i to ID, które będzie, będzie tutaj przekazywane w kontekście tej, Tego pojedynczego kom, komponentu Nie stresujmy się na razie, jeżeli ktoś teraz myśli, że zamotałem To sobie zaraz też pokażemy, tylko chcę wam pokazać Że może mieć różne dynamiczne też routy Na razie tu nie będzie z tym większego problemu Ponieważ Pokażemy sobie tutaj bardzo Prosty znowu przykład, czyli Damy sobie tutaj export Znowu default Function, mem. Zrobimy sobie tutaj tylko return. I znowu, h1 Zrobimy sobie mem. zapisuje to. Przychodzę do przeglądarkę, czyli jak wchodzimy na ten memes, to mamy ten memy. A jak przejdziemy sobie na przykład na jakiś tam losowy numer, to nam się załaduje ten mem. I ten numer tutaj magiczny, pokażemy sobie w, później jak to wykorzystać, żeby właśnie otrzymać taki na przykład mem o takim ID, żebyśmy tutaj nie mieli problemu. Ok, na temat jeszcze routów, to jeżeli ktoś by się zastanawiał tutaj, po co nam ten folder API, next... JS to jest taki właśnie framework, który ma też Server Side Rendering, więc my tutaj mając tą jedną aplikację, mamy o nasz front oraz nasz backend. I to jest bardzo fajne, ponieważ często jest tak, że nasz backend to tak naprawdę bardzo proste RESTowe API. I musimy zrobić sobie osobną aplikację na przykład w Expressie i my strzelamy do naszej aplikacji, żeby ten ta nasza aplikacja w Expressie na przykład wykonała strzał do bazy danych, baza danych po, nam wysłała do naszego backendu dane i nasze dane leciały wtedy do strony. I tutaj mamy właśnie zrobione to tak, że z naszą bazą danych od razu z tego Nexta komunikujemy się i ten Next przekazuje te dane na przykład jako propsy do naszego komponentu. Później sobie oczywiście też to pokażemy. My tutaj w tym odcinku będziemy się yy, skupiać właśnie na tym get server site props. Nie będziemy tu pokazywać static, yy, st tych statycznych propsów, static pawsów. Yy, to sobie może zrobimy w innym odcinku, jeżeli będziecie chcieli. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie taki odcinek. A w tym odcinku mamy te zapoznanie server side props. No ale dobrze. Mamy tutaj zapis dla osób, które korzystały z Expressa, z Noda, raczej znajomy. Zobaczcie, mamy tylko wysłanie tutaj odpowiedzi o statusie 200 i wysyłamy tutaj JSON z jakimś tam imiem. Ja sobie to już zmienię, żeby pokazać, że tu zmiany, które robimy gdzieś tam, możemy sobie później z tego korzystać. Ja sobie tu wpiszę Mateusz Domański. Zapisujemy i pewnie jak już wiecie, jeszcze tu może rzucę, skoro tu mamy page, czyli mamy ten localhost 3000, oczywiście będziemy mieć gdzieś na serwerze, to z naszego serwera, to mamy slash api i zobaczcie hello, tak? Czyli lecimy do przeglądarki, wpisujemy sobie api, hello. No i teraz tam się ładuje i zobaczcie dostajemy tutaj JSON'a, czyli mamy tutaj nasze restowe, można powiedzieć API. Uzyskujemy tutaj odpowiedź, akurat tutaj tylko GETa robimy i dostajemy taką szybką, krótką odpowiedź. Więc zobaczcie, tutaj możemy sobie wystawić też API, jeżeli potrzebujemy, bo bardzo często jest tak, że to API jest nam potrzebne po to, żeby nasza aplikacja komunikowała się z tym API, ale jeżeli nasze Aplikacja już będzie od środka komunikować się z API, czyli nie potrzebujemy tego dostawcy, tego API tak naprawdę. Tego API nie potrzebujemy, bo my te propsy, zobaczycie, będziemy na ser od strony serwera pobierać sobie gdzieś tam te dane i te dane zostaną nam wrzucone do yy, komponentu. Więc te API nam jest tu niepotrzebne. I te API bardziej byłoby nam potrzebne, jeżeli Mamy jakąś, nie wiem, mamy wielką aplikację i wystawiamy api. I na przykład, jak zewnętrzni tam deweloperzy, jakieś tam firmy potrzebują np. dane z naszych bazy danych i częściowo dane udostępniamy, przy użyciu jakichś tokenów. To wtedy musimy takie api wystawić i możemy sobie tutaj w tym jednym miejscu też trzymać. Ale jeżeli robimy aplikację, gdzie ściągamy dane z serwera dla nas i nie wystawiamy tego nigdzie, to to api jest wam tutaj kompletnie niepotrzebne. Dobra, wróćmy tutaj sobie. Wiemy, jak to API wygląda, kiedy możemy chcieć użyć, kiedy nie użyć. My sobie to oczywiście tutaj pozostawimy. Nas tutaj interesuje server side rendering, tak jak mówiłem. Ok, lecimy do naszego memes, naszego index.js i zobaczcie. Chcemy tutaj wziąć sobie dane z jakiegoś API. Żeby sobie te dane pobrać, tak jak mówiłem, robilibyśmy to zazwyczaj do naszego jakiegoś tam api, serwerowego. Ściągalibyśmy te dane i te dane byśmy wysyłali, I wszystkie te szczały robiliśmy zazwyczaj w naszym komponentach, tak? Czyli tu gdzieś byśmy robili. Jak to możemy zrobić w Next.jsie? Weźmiemy sobie tutaj, zrobimy export const i tutaj. Mamy funkcję, którą musimy nazwać tak, jak teraz nazwiemy, czyli Get Server Side. Props. Czyli mamy tutaj pobranie, czyli wejść wszystkie Server Side Propsy, czyli my na serwerze renderujemy te propsy. I przekazujemy do komponenty. Ta funkcja. Oczywiście musi być asynchroniczna, ponieważ jeżeli pobieramy sobie te propsy z jakiegoś tam API, z jakiejś bazy danych, coś, co jest takie można powiedzieć niesynchroniczne, no to robimy asynchronicznie, żeby tutaj nie zwrócić se promisa przypadkiem. I teraz tak, robimy sobie normalnie, tak jak w ekspresie strzał, znaczy w ekspresie, czy nawet w, na froncie, ale robimy sobie normalnie strzał przy użyciu JavaScriptu, czyli zrobimy sobie tutaj Response równa się await.fetch i teraz pobieramy sobie po prostu dane z jakiegoś tam API. Ja sobie tutaj przekleję moje API z memami, które znalazłem. OK, darmowe API, gdzie dostajemy grafiki z, do tworzenia memów, więc mamy przed 1 kwietnia, jak ktoś będzie potrzebował na prima aprilis, buduje ze mną tutaj tą aplikację i może sobie wybierać grafikę, żeby jakieś memy na kanał Samurai po prostu wrzucić i mieć do no. komentarzy. OK, i teraz tak, z responsa otrzymamy data oraz success. i tu oczywiście zrobimy to, to data i success otrzymamy z responsa jeżeli zrobimy na responsie metodę JSON to już też chyba raczej każdy wie który tutaj ogląda ten odcinek i teraz tak nasze dane musimy ta, ta funkcja set server side props musi zwrócić nam Obiekt, w którym będą propsy. To jest takie minimum, czyli, jakbyśmy nic nie chcieli przekazać do tych propsów, to to jest takie minimum, żebyśmy to zrobili. Jeżeli byśmy korzystali na przykład z TypeScripta, to TypeScript tutaj w tym momencie wymagałby od nas, żebyśmy chociaż ten pusty obiekt zwrócili. Ale tutaj nie mamy, moglibyśmy popełnić tutaj błąd, zapomnieć, bo JavaScript Subs nas o tym nie im poinformuje. Ok. Mamy tutaj ten data, data Success, tylko co w momencie, jeżeli na przykład nam strzał się nie uda. Do tego możemy się zabezpieczyć, czyli w tym momencie akurat nie zwróciłoby nam na przykład Success, nie mielibyśmy tego no to zwracamy. Obiekt, w którym mamy tutaj Redirect. I damy sobie tutaj Destination. jako do głównej strony moglibyśmy oczywiście też wrócić się do jakiejś innej, bo to zależności, jakbyśmy na przykład mieli memy i chcielibyśmy wybrać jakiegoś mema i okazało się, że z tego mema te dane nam nie wróciły to moglibyśmy się zwrócić, wrócić do tej strony memes, tak? Więc tutaj akurat jesteśmy na takby memes i wracamy do naszej poprzedniej strony, czyli głównej. I tu jeszcze damy sobie permanent false. Teraz Mamy sytuację oczywiście normalną, czyli dostaliśmy dane, no i te dane teraz trzeba sobie przesłać do komponentu. Więc tu moglibyśmy wyciągnąć teraz z data memes i ten memes tutaj przekazać po prostu jako props. Memes. Oczywiście ta, może, destrukturyzacja tutaj jest taka troszkę bezsensowna. Ale już niech tak zostanie, skoro już tak zapisałem. I zobaczcie, tutaj te memes, te propsy zostają przekazywane tutaj po prostu do komponentu i z komponentu możemy tutaj wyciągnąć po prostu te memes. I nie przekazujemy tutaj te jakby z wcześniejszego komponentu, tylko to są wrzucane tutaj przez Nexta nam do komponentu te propsy, i zobaczcie, tu. Te dane możemy być już w tym miejscu, wchodząc po prostu konkretnie pod ten route i je dostaniemy. I tutaj zrobimy sobie taką iterację po tych memach, czyli po prostu const, ja sobie zbieram list elements, bo tego będzie troszkę, równa się memes, map i tutaj iterujemy po każdym tym memie, i każdy ten mem niech nam zwróci element li. I w tym elemencie li będziemy mieć tutaj teraz routing. Routing na froncie zrobimy sobie. Do routingu na froncie potrzebujemy zaimportować link, tak jak mieli, byliśmy przyzwyczajeni w link w React Router. Tu mamy link, ale jest to wbudowany w Nexta Link from Next Link. I teraz Opakujemy sobie tego linka nestowego href Tutaj sobie przekażemy ścieżkę czyli zrobimy sobie memes Tu przekażemy sobie ten mem id I w tym linku Będziemy mieć mem name ok i tu żebyśmy nie zapomnieli jeszcze może key mem id i teraz to sobie owiniemy w react fragment zrobimy sobie tutaj listę i do tej listy wsadzimy sobie tutaj nasze list element Czyli tu widzimy czysty react, dostajemy w propsach po prostu tablicę tych zajmemów, Tworzymy sobie elementy li i wrzucamy sobie tutaj te elementy li do naszej listy Tyle, jest to kod myślę typowo wam znany Tu ewentualnie dla osób, które znają Node, może nawet nie tyle noda, bo tak naprawdę tutaj mamy też taki frontowy typowy kod tylko że ta różnica jest tutaj taka, że to się wykonuje na serwerze, czyli można pomyśleć, że w ekspresie, a tu można sobie robić po prostu to, co robimy na froncie. Zaraz sobie też pokażemy, że to się robi jednak na, na backendzie, a to się dzieje na frontendzie, żebyśmy też byli tego pewni. Ale sprawdźmy, co nam tutaj z tego wyszło. Wejdziemy sobie tutaj na nasze memes. i zobaczcie mamy tutaj listę różnych memów i teraz jak klikniemy sobie w jeden z nich to wchodzi nam ta strona mem tu oczywiście żadnych jeszcze danych nie mamy ale sobie je tutaj zrobimy i tu oczywiście teraz takie dla uproszczenia żeby nie było to te dane które tu mamy będziemy przekaz moglibyśmy przekazywać sobie tak naprawdę do komponentu i te komponenty sobie gdzieś tam zrobić routing i wyświetlać, ale tu chcę pociągnąć ten temat server-side'u, czyli zobaczcie, tu nie przekażemy sobie nic, tu będziemy mieć tylko link, i z tego linka wchodzimy, czyli mamy tutaj ten routing taki typowo serwerowy, i znowu pobierzemy sobie te dane, i z tych danych wybierzemy sobie odpowiedniego tutaj mema. Przechodzimy do ID tutaj, do naszego tego, ponieważ po ID będziemy tutaj mieć te. Y, memy i zobaczcie tutaj znowu zrobimy sobie eksport async function tam była szczałkowa, tu pokażemy sobie normalną async function get server side props i teraz tak tu przekażemy sobie kontekst, który jest oczywiście nam wrzucany My tutaj nic nie robimy, żeby ten kontekst przekazać. Wcześniej też mieliśmy ten kontekst, tylko z tego nie korzystaliśmy po prostu. Bierzemy sobie ten kontekst i teraz tak: const ID wyciągamy z naszego kontekst.params. I teraz ta, właśnie nazwa, tutaj, te ID odpowiada tej nazwie, tutaj i to jest to właśnie to ważne żebyśmy wiedzieli, że to musi odpowiadać temu, ponieważ moglibyśmy na przykład w tu wpisać, nie wiem, name, tu zostawić ID i nam, by się na przykład dane nie załadowywały, moglibyśmy być zdziwieni, że coś się dzieje. Dalej ten kod tak naprawdę będzie to samo co tutaj, ponieważ robię tutaj taki bardzo trywialny przykład i uproszczenia, więc nawet mogę sobie to wszystko tutaj pobrać. Przekopiuję sobie tutaj, ponieważ biorę. Mógłbym mieć oczywiście w innym api endpoint, na przykład z, bo w tamtym na przykład Endpoincie mógłbym mieć w api jakimś tak, że tu bym pobierał po prostu listę tylko z linkami. Tylko tu niestety w tym api, które wybrałem, te dane od razu wszystkie dostajemy po tym szczole. A tutaj mógłbym mieć tak, że po prostu tam dostaję ID i tu muszę szczelić. Do endpointus ID, żeby dostać wszystkie dane, tak? Więc tak sobie to można wyobrazić, że to tak działa. I w tym momencie tu mamy ten sukces omówiony. Jedyną różnicą, co chcemy zrobić, to wyciągnąć sobie konkretnego mema, czyli my sobie tutaj po prostu weźmiemy mem data, memes find, i tu po prostu z mema wyciągamy mem. ID i porównujemy z ID, który mamy tutaj w naszych paramsach, czyli to będzie jakby MEMS slash i ta liczba, którą pokazywałem, to jest właśnie to nasze ID. A że jest to ID, a nie name albo coś, to tylko my robimy to tak, że właśnie przekazujemy sobie tutaj ten nawias kwadratowy i ID, czyli tą cyfrę nazywamy to ID. I to ID później wyciągamy z kontekstu. Więc mamy tutaj już nasz konkretny mem, i zwracamy sobie tutaj oczywiście obiekt, w którym są propsy. Pamiętajmy. I tutaj zwracamy sobie mema. I teraz, jedną rzecz zanim sobie wyświetlimy tutaj, to tutaj, to chciałem wam się wam pokazać tą różnicę tej funkcji tutaj a naszego komponentu jak to się ma do wyświetlania. Zobaczcie, zrobimy sobie to jeszcze w memu, memie console.log jestem na froncie. To może być dla was przydatne, jeżeli ktoś by na przykład gdzieś tam nie do końca widział tej różnicy, gdzie co jak się dzieje. Zobaczcie, robimy sobie tutaj jestem na froncie. Przejdę do przeglądarki, wejdziemy sobie tutaj i mamy tutaj tego console loga, tak? Jestem na froncie. I teraz wracając do tutaj, do, naszej, do naszego edytora kodu, zobaczcie. To sobie usunę. I tutaj console log z pytaniem, czy jestem na froncie. Pewnie domyślacie się, że nie, bo Wam mówiłem, że to jest server side rendering, tak? Więc zobaczcie, przechodzimy tutaj, odświeżam sobie tą stronę. I konsologa nie mam, czyli nie wykonuje mi się to tutaj. Czyli wykonuje się na serwerze. Skoro mi się wykonuje na serwerze, to gdzie ja mogę mieć tutaj tą informację? Wchodzę do terminala i zobaczcie. Jest czy jestem na froncie? nie? Jestem na backendzie. Czyli żebyście wiedzieli, jeżeli będziecie kiedykolwiek robić sobie jakiegoś konsologa, czyli zdebugować cokolwiek to tę funkcję tutaj get server side props czy get y, static paths czy jakąkolwiek z tych tutaj tych funkcji, które nam pomagają na tym server side renderingu czy tam static site generatorze, one są robione na backendzie, więc to trzeba pamiętać, żebyśmy przy szukaniu co nam nie działa, pamiętali o tym, bo ktoś mógłby na przykład nie wiedzieć dla Większością osób będzie proste, ale chciałby sobie coś wykonsologować i się okaże, że nie potrafi, bo wpisuje, a to mu się nie pojawia i będzie się dziwił, jak to się dzieje. Więc pamiętajmy, to co tu jest, dzieje się na serwerze, to co dzieje się w komponencie, dzieje się na froncie. Dobra, więc mamy tutaj te memy i teraz tutaj ma mem. Jeszcze może ktoś by się zapytał, no, ale dobra, tu leci nam async, a my wchodzimy do komponentu. I co w tym momencie, co będzie w tym memach, dopóki te dane mi nie przyjdą? To mogłoby być dobre pytanie, i już sobie nawet na nie odpowiemy, żeby to było też może bardziej jasne i klarowne. Generalnie, jak my przechodzimy do tej strony, do tego routu, to dopóki tak naprawdę. Tu ta funkcja nam czegoś nie zwróci. To my tutaj nie, nie zwracamy tak takby tego komponentu. Może trochę zagmatwane, ale zobaczcie, zrobimy sobie tutaj konsologa na początek i wpiszemy sobie tutaj MEM, czyli wyświetlimy sobie propsy, czyli można by było uznać, że przez jakiś czas tych propsów nie będzie. No bo tutaj czekamy, że tak powiem, na te dane. Więc zobaczcie, my wchodzimy sobie tutaj. Odświeżam Dobra, jeszcze raz, bo tutaj mi się po prostu Coś y, zawiesił Generalnie, zobaczcie, odświeżamy I dostajemy Tutaj ten obiekt, jeszcze raz odświeżę I zobaczcie, dostajemy, nie ma tutaj takiej chwili Że jest to undefined, coś w tym stylu, jakiś null Te propsy są pewne, my je po prostu Przekazujemy. I teraz zobaczcie, wejdziemy sobie do terminala i zobaczcie, tu console.log zwraca nam również ten, nasz komponent. Dlaczego? Ponieważ my właśnie bierzemy, tak jakby ktoś wrzuca nam żądanie, my to żądanie odbieramy. My najpierw robimy ten server site. Tak jak mówiłem, my wyrzucamy już gotową stronę, tak? Więc My najpierw wykonujemy tą funkcję. Ta funkcja później przekazuje te propsy do komponentu. Ten komponent jest renderowany na serwerze, czyli ten console log w tym momencie się wykona na serwerze pierwszy i ten komponent, który już ma te propsy, zostaje wysyłany na front, i na froncie mamy tutaj te propsy. Więc widzicie jak to działa. Mam nadzieję, że to działanie gdzieś tam Wam uzmysłowi też, że. Tu nie musicie się martwić tak naprawdę, bo jeżeli dostalibyście sytuację, że tych propsów nie otrzymacie, no to w tym momencie zostaniecie po prostu zredirektowani na, na przykład w tym momencie na homepage'a i nie ma z tym problemu. Więc tak to działa, mam nadzieję, że gdzieś tam to jest ważne, żeby wiedzieć jak to mniej więcej się odbywa, żeby zrozumieć ten system działania. No ale dobra, to co najważniejsze jest dla nas, to mamy tutaj te propsy i wiemy, że te propsy są pewne, więc możemy sobie je tu wyświetlić. Więc zrobimy sobie po prostu tutaj. A, z MEM od razu sobie wyciągniemy na przykład NAME i URL. Tutaj znowu sobie owiniemy w React Fragment. I tu wpiszemy sobie IMG, SRC URL. Alt, zrobimy sobie tutaj atrybut, alt, żebyśmy mieli. Wpiszemy sobie po prostu mem. I tutaj przekażemy sobie to. Name. Ok, zapisujemy. Przechodzimy do naszej strony. Teraz musimy się wrócić do. Memes. I znowu mamy teraz listę tych naszych memów. Klikamy sobie w jakiś tam mem. Proszę. I w tym momencie mamy tutaj wszystko działające. To oczywiście trzeba by było znowu zrobić sobie jakiś przycisk, być może powrotu, żeby wracać, żeby nie musieć klikać na przeglądarce, po prostu tego yy, cofnij. Więc może jeszcze sobie to tak tutaj szybko zaimplementujemy. Więc zróbmy sobie tutaj, import uh, use Router from uh, next Router i tu oczywiście zrobimy sobie uh, teraz funkcję const back z use router i tu co zrobimy button wróć onclick back a tu jeszcze trzeba wywołać zapiszemy Przejdziemy sobie teraz tutaj Jeszcze raz do naszych memes Wejdziemy sobie w tu baton No nie zapisałem Baton jest H1 Baton jest Gdzie on jest, a tu na dole nam się wrzucił Ok, więc klikamy i jest powrót do strony. No, musiałbym to wystylizować, żeby ten baton zawsze był w dobrym miejscu. No ale widzicie wszystko pięknie, ładnie tutaj nam zadziałało. Więc podstawy podstaw, jeżeli chodzi tutaj o nexta. Mamy przedstawione. Widzicie, że możecie tutaj budować tak naprawdę komponenty tak jak w normalnym Reakcie. Mamy tutaj ogarnięte ścieżki, które nam serwerowo się po prostu załadują. A dodatkowo możemy po prostu brać propsy na serwerze i sobie te propsy przesyłać. Więc mamy tutaj dodatkowy, po prostu taką moc do Reakta, którą możemy wykorzystać. I uważam, że to jest bardzo naprawdę fajne narzędzie dla każdej osoby, która zna Reakta, żeby po prostu zapoznać się z tym. Jeżeli prowadzi jakiegoś bloga, czy chce jakąś taką małą, gdzieś tam szybką, zrobić stronkę, żeby nie tworzyć jakiegoś małego tego backendu dla takiej stronki, żeby mieć to w jednej całości, może wykorzystać do tego fajnie Nexta. Więc jest bardzo dużo zastosowań można do tego. Wykorzystać i bardzo dużo zalet myślę, że będzie widać. Ja bym tylko prosił, żebyście w komentarzach zostawili informację, czy chcielibyście drugą jeszcze taką drugi taki film o tym nextie, gdzie byśmy po prostu ten Static site Generator bardziej poruszyli, tu już byśmy ominęli większość rzeczy tego wstępu, nie wstępu. Ten czas moglibyśmy poświęcić na pokazanie jeszcze paru innych rzeczy tutaj w tym Nextcie, a tu mamy przynajmniej taki pierwszy obraz tego jak to mniej więcej działa, jak z tym ruszyć i jak można po prostu zacząć i korzystać. Tak więc dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobało. Koniecznie zostawcie tą informację, czy chcecie zobaczyć tą drugą część, czy nie. Oraz zostawcie tutaj Bartkowi subskrypcję na tym kanale, dajcie lajka. Tak więc dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.